bezpieczeństwa serwerów, jak sam sobie pisze. Obecnie pełni funkcję data center manager w Corbank, a jesteś przedsiębiorcą. Chciałem zapytać się przedsiębiorcą w Polsce, bo to masochizm, ale także w Stanach Zjednoczonych, UK takie. Jak będę wypatrzeć, to mam spółkę LTD z Wielkiej Brytanii i jedną z powodowanych podawczą w Wielkiej Brytanii. No i przyszedłem do takiego momentu też, że musiałem przenieść część mojej firmy do Polski, dlatego powstała spółka z nami. Przykro. Dobrze. Kiedy potrzebujemy ochrony? To jest współdzielony na dedykowany. Scena jest twoja. Powodzenia. Wielkie brawa. Czym jest serwer dedykowany? Postaram się je porównać w miarę przystępny sposób i spróbuję wytłumaczyć, spróbuję przybliżyć Wam temat ataków DDoS, spróbuję wyjaśnić, czym one są, jakie są ich rodzaje i w jaki prosty sposób postaram się zabezpieczyć się przed nimi. Więc zaczynając od początku, czym w ogóle jest hosting spółdzielony? Hosting spółdzielony jest to usługa, która na serwerze dedykowanym jest podzielona na mniejsze serwery, co pozwala na umieszczenie wielu stron na jednej maszynie dedykowanej. Co za tym idzie, zasoby tego serwera, takie jak moc, pamięć, łącze, są między sobą spółdzielone. Chociaż wydaje się to być gorsze w porównaniu ze serwerem dedykowanym. Jest często to wybierane ze względu na koszt i prostotę. Idealnym dla tych, którzy zaczynają... Idealnym dla tych jest to oferta dla tych, którzy zaczynają... Przepraszam. Jest to idealna oferta dla tych, którzy zaczynają w ogóle swoją przygodę z hostingiem, którzy posiadają mniejsze strony internetowe, które nie potrzebują wygórowanych zasobów i nie są stronami o krytycznej wadze czy ważnymi dużymi sklepami. Powszechną praktyką wobec hostingów spółdzielonych jest nadmierny overselling, który stosują usługodawcy. Objawia się to tym, że na jednej maszynie dedykowanej usługodawca potrafi umieścić kilkaset stron, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do kilku tysięcy stron. Przejdźmy może do plusów hostingu spółdzielonego. Pierwszym plusem hostingu spółdzielonego będzie koszt. Z uwagi tego, że serwer dedykowany jest podzielony na mniejsze maszyny, jesteśmy w stanie zredukować koszt dla naszego użytkownika końcowego. Następnym plusem, który będzie, to jest łatwość zarządzania. Usługodawcy przygotowują dla nas pełną infrastrukturę, stronę, sklep. Są tam zainstalowane panele, na przykład cPanel, Direct Admin, Przyplesk. I w sposób przyjazny i przystępny pozwalają nam na zarządzanie tym. Kolejny plus to aktualizacja sprzętowa. My jako użytkownicy nie będziemy musieli martwić się o takie rzeczy jak na przykład aktualizację systemu, aktualizację Apache'a, Nginx'a czy innych aplikacji czy security update'ów dla samego systemu operacyjnego. Kolejnym plusem w przypadku hostingu spółdzielonego będzie na pewno większe wsparcie, będzie to wsparcie. Wiele firm hostingu posiada dedykowany support dla klientów, w który bardzo szybki i profesjonalny sposób będzie w stanie nam pomóc i szybko dotrzeć do zasobów serwera,
ponieważ będą mieć bezpośredni dostęp do niego. I następną sprawą jest też skalowanie. Możemy zacząć z strony budować małego hostingu, najtańszego i step by step przechodzić do większego. Lecz ma to też swoje ograniczenia, bo wtedy nie ma na pakiety, które są stworzone przez, przez usługodawcę. A więc jakie są minusy hostingu spółdzielonego? Na pewno są to spółdzielone zasoby. Zasoby te są dzielone między wszystkimi użytkownikami. Tak, więc może dojść do takiej sytuacji, że trafi się na osoby dedykowane, gdzie stoi wiele dużych i ciężkich stron, które zużywają nadmierną ilość zasobów, co spowoduje chociażby spowolnienie ładowania naszej strony. Następnym minusem będzie problem z e-mailami. Istnieje ryzyko, że serwer dedykowany, na którym stoimy, na którym kosztuje nasze e-maile, jest współdzielony również z osobami, które na przykład wysyłają spam. I wtedy adres IP może zostać uznany za niskiej reputacji i nasz mail końcowo będzie lądował w spamie, mimo że nie powinien, a wysyłał na przykład kilka mail dziennie. Jest też sąsiedztwo wideo między sobą. Na hostingu spółdzielonym często mamy kilkaset stron, czy nawet w skrajnych przypadkach dochodzi do tysięcy. Jest szansa taka, że haker czy po prostu przestępca, włamując się na ten serwer dedykowany hostingu spółdzielonego, dostaje od razu dostęp do wszystkich danych, wszystkich klientów i może być później zaprezentowany bardziej w pliku globalnym, tak, w pliku. Tak samo jest sprawą taką, że w przypadku ataku DDoS na ten serwer może zostać w przypadku ataku na stronę ten, przepraszam. Dobrze, przepraszam, to lekki stresik on. Może to będzie może im będzie łatwiej tak mówić niż swoim przed komputerem. Natomiast w przypadku sąsiedztwa wideo mamy taką sytuację, że współdzielimy swój adres IP z innymi użytkownikami. Więc w przypadku wtedy, kiedy ktoś zaplanuje atak DDoS w inną stronę, która stoi na tym samym hostingu, na tym samym serwerze, może położyć to w naszą stronę. Ponieważ w przypadku ataku DDoS o wolumetrycznego, usługodawca po pewnym momencie, przy pewnym piku danych, postanowi zblackholować ten adres IP. Blackholing to jest metoda ochrony nieskutecznej, bo to jest bardziej zabezpieczenie swojej infrastruktury, żeby nie oddziaływać na resztę użytkowników. I w tym momencie, gdy zblackholują nam adres IP, nasza strona po prostu zniknie z internetu. Następnym są ograniczenia. Ograniczenia na hostingu spółdzielonym są, jak wiadomo, wchodzimy i dostajemy maksymalnie 20 maili, 20 terabajtów transferu, może więcej, może mniej, czasami na limitem. Mamy ograniczenia na przykład baz danych, czy liczby skryptów, możemy wykonywać. Jeszcze raz się dotyka właśnie jednego adresu. Spotkałem się z tym w przyszłości, rozmawiałem z wieloma osobami też, które hostują strony. Doświadczyły one doświadczyły tego, że w nocy wykonywały swoją optymalizację strony, page speed i tak dalej. Sprawdzały, jak strona się wszystko robiła. Przychodziła godzina 18, na stronie, no to powiedzieć, nie było większego ruchu, ale strona trafiła się ładować po 3-4 razy dłużej i nie wiedziały, co w ogóle było tym problemem. Przechodząc teraz do serwera dedykowanego. Serwer dedykowany jest to maszyna fizyczna. Jest taki komputer, który... O! Jeszcze się pokażę. Jest to po prostu maszyna fizyczna, w której mamy pełen dostęp. Mamy pełen przedział procesora, mamy pełen przedział RAM, dysku. Nie współdzielimy tego z nikim. Nie musimy się dzielić. Możemy robić sobie co chcemy z nim. Przejdźmy więc do plusów serwera dedykowanego. Pierwszym plusem na pewno będzie wysoka wydajność.
W tym przypadku możemy się nastawiać na przykład na KPM. Możemy mieć 2, 3, 4 profesory, które będą pracować dla nas. Wtedy mamy na przykład 88 wątków do przeliczania i do przeliczania obserwowania danych do klienta końcowego. Nie musimy też dzielić pamięci, czy mamy pewność, że dysk wystarczy nam tak na dysku, ponieważ inne hostingi nie zabiorą tego. Większa kontrola. Przechodząc do większej kontroli, mam na myśli, że będziemy w stanie sobie zainstalować nie tylko pana SIPA, nie tylko SIPA Leska. Będziemy mogli postawić sobie Fortinera czy Dockera. Będziemy mogli postawić sobie dodatkowe narzędzia, na przykład do monitorowania stron. Czy stron na przykład Wikipedia, czy Wiki.js, która jest też w Dockerze trzymana. Izolacja. Kolejnym plusem sprawy będzie izolacja. Jesteśmy kompletnie niezależni od innych użytkowników, którzy mogą mieć oddziaływanie na nasz serwer dedykowany. I nieograniczone możliwości personalizacji. Jest na pewno to, że mamy pełną możliwość personalizacji serwera dedykowanego. Możemy przydzielić mu 128 GB, 2 profesory, 3 profesory czy więcej. Tak naprawdę ograniczy nas tylko możliwość sprzętowa danego modelu, ale jeśli nawet chcemy i pozwolenie jest współpracy, który dostarczy serwer dedykowany, można go wymienić na całkowicie inny, czy to będzie procesor oparty o charakterze ARM, czy to będzie po Xeon 86. No i niezależność. No, nikt nam nie będzie mówić, że możemy mieć tylko 50 kont e-mail, że możemy mieć tylko 5 danych, czy możemy sobie wykorzystać 20 terabajtów serwera. Przechodząc do minusów serwera dedykowanego. Na pewno pierwszym minusem jest to wymaga nagrodę techniczną. Aby wykorzystać serwer dedykowany, potrzebujemy mieć znajomość takiego jak na przykład zalogowanie się do samej pasowej SSK do zainstalowania przez CLI CPanelu czy Dockera. Kolejnym jest zarządzanie aktualizacjami. Tak jak mówiłem wcześniej, będziemy musieli dbać o kolejnym minusem jest zarządzanie aktualizacjami. Na pewno będzie to, że będziemy musieli sami aktualizować, pilnować poprawę bezpieczeństwa, aktualizować aplikacje takie jak Nginx, Apache i inne pokrewne do nas aplikacje, na przykład bazy danych. Kolejnym jest złożoność. Na początku naszej przygody z serwerem dedykowanym na pewno nam będzie ciężko wybrać, ponieważ nie będziemy do końca wiedzieli, czy wybrać procesu na internet, czy procesor na AMD. Ile RAM jest nam potrzebne, jakie dyski powinniśmy mieć, jaką szybkość połączenia potrzebne do serwera, czy 1 GB, czy 10. Jest to też również dłuższy czas wdrożenia. W przypadku serwera dedykowanego system musi zostać zainstalowany na serwerze lub nawet serwer musi zostać dostarczony, włożony do szafera. Wszystko to zależy oczywiście od usługodawcy. Niektórzy mają gotowe serwery, które czekają na nas, ale w przypadku konfiguracji customowej zazwyczaj trzeba poczekać około 24 godzin do 3, nawet 7 dni roboczych nad otrzymaniem stosownej konfiguracji. Ostatnim minusem jest też koszt. Koszt serwera dedykowanego jest dosyć wysoki w stosunku do hostingu spółdzielnego. Koszt serwera dedykowanego zazwyczaj w przypadku dysków SSD NVMe
GB, zaczyna się od około minimum 300 miesięcznie netto. Więc przechodząc do sekcji, co robić, jak żyć. Umiejętności. W przypadku hostingu spółdzielnego nie będą nam potrzebne umiejętności do zarządzania tym serwerem, aktualizacjami i innymi pokrytymi rzeczami. W przypadku serwera dedykowanego będziemy musieli mieć to na uwadze. Ograniczenia. Nikt nam nie będzie ograniczać ilości maili, ilości domen, których możemy hostować na tym serwerze. Personalizacja. W przypadku hostingu spółdzielnego będziemy mieć tak zwany będziemy dokładnie takie podłogi. Do pewnego typu sufitu, gdzie już nie będzie można dostać większego pakietu hostingowego, ewentualnie hostingodawca nie będzie chciał stworzyć dla nas dodatkowego takiego pakietu, ponieważ będzie mieć już predefiniowane, wyliczone po polecenie pakiety. W przypadku serwisa dedykowanego to nie będzie. Bezpieczeństwo. Według mnie jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jakie możemy mieć, ponieważ nie dzielimy się adresem IP z innymi użytkownikami. Jest to zazwyczaj mamy swój własny dedykowany adres IP, który jest przypisany do naszej maszyny. Więc jeżeli użyjemy proxy, reverse proxy po drodze, nikt nie dostanie się do naszego IP, jeżeli zrobimy to oczywiście w dobry sposób. Pozycjonowanie. Można powiedzieć, że przeglądarka nie wie, czy my stoimy na serwerze dedykowanym, czy na hostingu spółdzielonym, ale przeglądarka na pewno wie, jakie są czasy ładowania strony. Więc razem z serwerem dedykowanym będziecie mieć gwarancję zasobów i szybkości, nieważne czy to będzie godzina 18, czy to będzie godzina 1, czy to będzie godzina 22. Budżet. Hosting spółdzielony na pewno będzie hostingiem tańszy. Będzie łatwiej na nim zacząć. Serwer dedykowany będzie na pewno opcją droższą w tym wypadku. Może przejdziemy do kolejnego tematu mojej prelekcji. Będą to ataki DDoS. Może zacznijmy od tego, czy są ataki DDoS. Ataki DDoS są to ataki przeprowadzone na nasz serwer z pomocą różnych typów ataków, na przykład jak HTTPS Blot, SSL Handshake i innego typu tego ataku. Spośród ataków DDoS wyróżniamy dwa podstawowe takie typy, jak ataki aplikacyjne i ataki wolumetryczne. Jeżeli mógłbym to przedstawić na przykładzie na zasadzie przykładu STEP z jedną promocją ICBF. W przypadku ataku aplikacyjnego klienci będą wchodzić do naszego sklepu i zaczepiać cały czas sprzedawcę, powodując zaczepię, awanturować się ze sprzedawcami, utrudniając im uniemożliwiając sprzedaż. W przypadku ataków wolumetrycznych atak będzie polegał na tym, że masa osób będzie próbowała przejść przez te same drzwi i jednocześnie wchodzić z wychowań, co spowoduje zapchanie się drzwi. W przypadku na przykład serwera dedykowanego będzie to zapchanie się łącza, co uniemożliwi dostęp do naszego serwera. Pozwoliłem sobie wrzucić tutaj mapę z 28 września z systemów Arbor Networks dostarczanych przez firmę Netscape o liczbie ataków na ich infrastrukturę, skąd pochodziły i w jakie cele były celowane. Można powiedzieć, że jest ich trochę tutaj, a to jest tylko system Arbor Networks. W takim razie ludzie, jak chronić się przed atakiem DDoS? Pierwszy będzie łączy z... Dziękuję.
Pierwszym sposobem na ochronę przed atakami DDoS będzie na pewno łącznik internetowy z ochroną DDoS. W tym przypadku te łącze może zostać doprowadzone przez takich dostawców, np. Arnold Networks, Path Networks czy firma Razer. Również firma Cloudflare dostarcza tzw. Magic Transit, który, jak rozmawiałem z chłopakami dzisiaj, zabezpieczając swój hosting poprzez Cloudflare Magic Transit. Następnym sposobem na ochronę naszej strony internetowej będzie zastosowanie serwera proxy, reverse proxy, na przykład dostarczonego przez Cloudflare. Dlaczego w ogóle warto skorzystać z reverse proxy na Cloudflare? Funkcja reverse proxy pełni funkcję pośrednika między naszym serwerem docelowym a naszym klientem. W przypadku, kiedy nie używamy serwera reverse proxy, nasza strona jest bezpośrednio, nasz serwer dedykowany, nasz hosting współdzielony jest bezpośrednio narażony na ataki. A w przypadku użycia, reverse proxy z firmy Cloudflare, ruch na proxy, czyli na serwerze pośredniczącym, jest tam filtrowany. Na pewno z plusów wykorzystywania ochrony z firmy Cloudflare za pomocą reverse proxy będzie dostęp do rozszerzonej analityki. W tej analityce będzie, jeżeli zostanie przeprowadzony atak na naszą stronę, która będzie pracowała na Cloudflare, będzie nam o wiele łatwiej znaleźć, w co był celowany ten atak. Czy to był system, czy to było API, czy to było po prostu stanowna, czy był to atak na przykład w przypadku zaciągania cały czas jednego pliku, na przykład zdjęcia. No i trzecim plusem wykorzystywania firmy Cloudflare to rozbudowane filtry zapory ogniowej aplikacyjnej, w skrócie Web Application Firewall. Przepraszam. Web Application Firewall może nam pomóc w przypadku wtedy, kiedy Cloudflare sam nie daje sobie rady z rozpoznawaniem ataku DDoS. Możemy tam zdefiniować na przykład wymagane RIP limity, zlimitować wyjście na przykład do 3 wejść na sekundę. Możemy zablokować ruch spośród z niektórych kontynentów, ze sieci Tor, z określonych państw, na przykład wtedy, kiedy nasza strona robi się zbyt popularna w Azji. No i oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że możecie mieć to za darmo. Podstawowy pakiet Cloudflare zaczyna się od 0 dolarów miesięcznie. Następny pakiet jest 120 dolarów, który pozwala na rozbudowane filtry. Dodatkowo dostarcza zabezpieczenie przeciwko SQL injection, ponieważ już na nich w warstwie reverse proxy jest to chronione. A nawet jeśli ktoś chce, to może przejść do planu business albo enterprise, gdzie jest gwarantowane 100% SLA. Dlatego. I dziękuję bardzo. Przepraszam. Ja jestem jeszcze starszy niż ta węgla. Niemożliwe.
Ja jestem przeznaczony do mnie, Panie. A ja tak. Poświęciłeś nam swój najcenniejszy czas, czyli czas. No. Przekazałeś tam wiedzę. Nigdy za to nie przepraszam. Nigdy. Wielkie brawo.